Cześć, witajcie bardzo serdecznie, tutaj Leszek Nowotarski z kanału Lenny Music. Dzisiaj test i prezentacja instrumentu, który nazywa się Andreas Eastman. Jest to model 652, model profesjonalny, saksofon altowy, jak widzicie. Zatem jeżeli jesteście ciekawi moich wrażeń na temat właśnie tego instrumentu, to ja zapraszam na kolejny gear test, który startuje właśnie teraz. Instrument, który dzierżę w dłoni, jest to instrument, który dostałem ze sklepu Bartes. Jest to sklep muzyczny, który jest oficjalnym dystrybutorem właśnie tej marki. Z firmą Andreas Eastman jest w Polsce problem, ponieważ marki pod tą nazwą istnieją dwie. Ja już kiedyś miałem do czynienia z marką Eastman, ale to są oczywiście instrumenty inne, to są instrumenty, które są, no, można by tak rzec, niżej notowane. Z tego, co się dowiadywałem, to jest jakiś spór między tymi firmami, ponieważ właśnie pod marką Eastman robią właściwie dwie firmy. Jedna jest ulokowana stricte w Chinach i jest reklamowana jako chińska, natomiast to tutaj, co dzierżę w dłoni, to jest Andreas Eastman. Nie ma nic wspólnego z instrumentami, które już kiedyś widzieliście na moim kanale, które testowałem. Zatem dzisiaj test właśnie tego instrumentu. To jest model, który, uwaga, na którym gra Bob Mitzer. Oczywiście Bob Mitzer nie gra na saksofonie altowym, dlatego też będzie drugi odcinek, to jest dzisiaj pierwsza część, będzie drugi odcinek, o którym będę opowiadał o saksofonie tenorowym, ponieważ również go mam tutaj w swoim arsenale. Stwierdziłem, że zacznę od altu, zatem to jest model 652. Jak widzicie, instrument jest nielakierowany, on, z tego co ja się dowiadywałem, to jest, uwaga, trudne słowo, oksydozowany, czyli to jest goła blacha, która jest wsadzona do specjalnych chemikaliów i tak ten instrument jest właśnie sprzedawany, czyli nie ma tu żadnej powłoki lakierowej. No, tym samym moim zdaniem jest bardzo ładny, ponieważ ja właśnie lubię takie gołe instrumenty, nie lubię tych takich błyszczących złotych instrumentów. Zawsze jak posiadam instrument, który wymaga na przykład remontu, to pierwsze co robię, to ściągam lakier, bo mnie się wydaje, że jednak te instrumenty bez lakieru lepiej brzmią. No i tutaj właśnie zastosowano ten fortel, czyli tak jak mówię, goły mosiądz bez lakieru, jest pokryty tylko jakąś warstwą chemikaliów, która prawdopodobnie zapobiega temu, żeby on tutaj nam nie rdzewiał. Żeby opisać specyfikację tego instrumentu, może tutaj posłużę się teraz ściągą, którą mam, którą dostałem tutaj od dystrybutora, czyli właśnie sklepu Bartes. Firma Andreas Eastman powstała w 1992 roku w USA. Jest to rodzinna firma z tradycjami, której celem było stworzenie instrumentów wysokiej klasy i wysokiej jakości. Współpraca z wybitnymi konstruktorami pozwoliła stworzyć znakomite serie instrumentów, zaczynając od modeli szkolnych na profesjonalnych kończąc. Od wielu lat głównym partnerem i projektantem instrumentów dętych Andreas Eastman jest Stephen Shires, jeden z najbardziej znanych konstruktorów docenianych na świecie. Od wielu lat marka cieszy się ogromnym powodzeniem w USA, jest zestawiana i porównywalna z firmami takimi jak Bach, Kon czy Yamaha. I teraz informacja, którą również dostałem. W Europie ta marka często jest kojarzona z chińską marką niskobudżetowych instrumentów Eastman. Pomimo podobnej nazwy, instrumenty Andreas Eastman nie mają nic wspólnego z firmą Eastman, która tworzy instrumenty o podobnych oznaczeniach, ale o znacznie bardziej ograniczonych możliwościach. I teraz już stricte informacja a propos tego saksofonu, który tutaj dzisiaj testuję. Model 652 jest najnowszym modelem z serii profesjonalnej, znajdujący się w ofercie Andreasa Eastmana. Duża lekkość gry w każdym rejestrze i bardzo dobra intonacja sprawia, że ten model w swojej klasie cenowej przebija wszystkie inne produkty znanych producentów obecnie na rynku. Znakomite brzmienie i precyzja w każdej skali. To są oczywiście informacje suche, które ja tutaj dostałem. I teraz specyfikacja, o której ja za chwilę będę mówił. Specyfikacja. Model profesjonalny Advance, strój B w przypadku tenoru, S w przypadku altu. Antyczne wykonanie Row Brass bez lakieru, to jest to, o czym mówiłem na początku. Klapa wysokiego FIS, sprężyny ze stopu niebieskiej stali. Większość saksofonów obecnie to już ma. Duża, pięknie grawerowana czara. Rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o grawery, to jest tego dużo. Regulowana podpórka pod kciuk, to też ma raczej każdy saksofon. Włoskie skórzane poduszki, prawdopodobnie Pizoni, bo to jest teraz gdzieś tam standard oczywiście na świecie. Regulowana wysokość przycisków klap dla prawej i lewej ręki. Futerał deluxe z szelkami na plecy oraz ustnik, czyli to, co dają w standardzie. Natomiast to, że są szelki, to jest bardzo fajne, ponieważ można to wozić na plecach, można rowerem. Ja na przykład wszystkie futeraje, które posiadam właśnie z szelkami, ponieważ dużo jeżdżę na rowerze i gdzieś te saksofony muszę bezpiecznie w miarę wozić i to jest najlepsza opcja. Oczywiście gwarancja 5 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czym firma Andreas Eastman się reklamuje? No przede wszystkim należy tu wspomnieć o głównej postaci, która te saksofony promuje, na których gra. Jest to Bob Mitzer, który gra oczywiście na tenorze, nie na alcie, ale gdzieś
wybrał sobie tą markę, żeby właśnie na tych saksofonach grać. Jest nagrany film, tu macie link, jest nagrany film, jak prezentuję właśnie ten model. Nie będę tego filmu zamieszczał, macie link, jeżeli chcecie, to możecie sobie oglądnąć. No, Bob Mincer jest na tyle znanym saksofonistą, myślę, że jest to zdecydowanie pierwsza, nie wiem, trójka, piątka światowa, że no, raczej ten pan mógłby sobie wybrać każdy usięki instrument na świecie, mógłby mieć każdego Zelmera, mógłby mieć każdą Yamahę, każdego Kelverta, każdą Jana Gisawę. Natomiast wybrał sobie markę Andreas Eastman. Czy to jest posunięcie marketingowe, czy rzeczywiście te saksofony są tak dobre? To już oczywiście trzeba byłoby pytać samego Boba Mincera. Natomiast no, sama informacja taka, że no, wybrał to jeden z najlepszych saksofonistów na świecie, zdecydowanie jest dobrą reklamą. I teraz no, ja wam przekażę moje informacje. Ja ten instrument już parę tygodni mam. Długo zwlekałem z kręceniem tego odcinka, ponieważ chciałem się z tym instrumentem zapoznać. To jest, słuchajcie, instrument wysokopółkowy, to jest instrument nietani. To jest półka, jeżeli chodzi o Yamaha odpowiednik, którym no, chyba najbardziej tutaj konkuruje. To jest odpowiednik Yamaha 62. Zresztą test, który będę przeprowadzał, porównawczy będzie właśnie z tym instrumentem, ponieważ jeszcze posiadam Yamaha 62 saksofon altowy, także porównacie sobie mniej więcej, jakie są brzmienia. Teraz przekażę wam kilka moich tutaj wrażeń po paru tygodniach gry na tym instrumencie. Pierwsze, co zawsze robię po wzięciu saksofonu do rąk, to jest test ostry krawędzi, ponieważ to zdecydowanie tutaj kategoryzuje wszelkiego rodzaju właśnie instrumenty, od tych półek najniższych po te profesjonalne. Wszystkie te tanie instrumenty niestety w granicach 2-3 tysięcy złotych, one mają bardzo ostre kanty, co mnie no niezmiernie denerwuje, ponieważ w jakimś tam czasie ćwiczenia zaczynam je swędzić palce. Tutaj oczywiście, ponieważ mówię, mamy tutaj do czynienia z instrumentem, który jest wysokopółkowy, no tu nie ma tego żadnego problemu, tak? Tu wszystko jest bardzo łagodnie wykończone, nie ma żadnych ostrych krawędzi, aż specjalnie, słuchajcie, szukałem. To przeważnie gdzieś tutaj jest na rolkach CS, tutaj też B. No nie ma tu żadnych ostrych krawędzi, instrument jest bardzo, bardzo pod palcami. Jeżeli chodzi o perły, to perły są w miarę małe, na przykład Kelbert ma takie duże wklęsłe. Te perły tutaj są małe, lekko wklęśnięte. Oczywiście jeżeli chodzi o mechanikę, no słuchajcie, no to tu jest bajka, tak? Ten instrument idealnie leży, on jest bardzo wygodny. Tutaj nie ma żadnego problemu z ciążeniem, on nie leci nam w żadną stronę. Widać, że ten tutaj kółko od paska jest w dobrym miejscu. Czasem w tych tanich saksofonach się też zdarza, że nam cały czas, na przykład musimy saksofon cały czas odwodzić w którą stronę. Pamiętam, miałem taki test właśnie tych najtańszych tomanowskich instrumentów, no to na tym instrumencie się nagrać, bo cały czas człowiek myśli, żeby ten instrument w którą stronę odwodzić, a właściwie nie zastanawia się nad tym, co i jak gra. Także tutaj, słuchajcie, nie mam tutaj żadnych problemów mechanicznych. No jak widzicie, instrument jest piękny, zdobiony, ma dużo grawerów. Ten kolor mnie się bardzo podoba, to jest taki ciemny. Zobaczymy oczywiście, jak się będzie zachował po jakimś czasie, natomiast zdecydowanie kolorystycznie mi się tu podoba. Metalowy podciuk, ja bym osobiście wolał plastikowy, ponieważ no gdzieś tam na tym palcu po jakimś czasie będzie zielone zostawać. To samo jest podciuk tutaj lewy, również jest metalowy. Ja wolę te rzeczy plastikowe, bo, no bo gdzieś to tam, mówię, nie zostawia po sobie śladów. Ja... Jeżeli już tutaj chodzi o dostępność, słuchajcie, klap, no to jest, tak, to jest porównywalne z Yamahą, bo mi się wydaje, że Yamahy są zdecydowanie najwygodniejszymi instrumentami wraz z Kelvertami. Zelmer jest trochę mniej wygodny, to nie jest mechanika zelmerowska, to jest bardziej tutaj z tego, co ja czuję, to jest mechanika tutaj yamahowska. Oczywiście ten model posiada wszystkie udogodnienia współczesnego saksofonu, czyli ma wysokie fizz, ma tutaj wszędzie rolki, ma ten taki ogranicznik na dolnym B, że palec nam nie zjedzie w dół. Nie ma regulowany klap D, D, E, żeby można sobie pod siebie tutaj wysokość ustawić. Z mojego doświadczenia z tym instrumentem powiem, że już trochę na nim zagrałem. Parę nagrań, jak słyszeliście gdzieś już na Facebooku czy na YouTubie, jest. I słuchajcie, tutaj no jak to na każdym gołym mosiądzu, już jest parę plam takich zielonych. No niestety to jest wada wszystkich tych instrumentów nielakierowanych, że no po jakimś czasie, jeżeli woda kapnie na goły mosiądz, to od razu się robi taka zielona, taki zielony nalot, który no trzeba usuwać. Na szczęście tutaj ten nalot da się usunąć bez problemu i nie zostawia wżerów, ponieważ wszystkie właśnie te gołe saksofony pozostawiają potem takie plamy. To jest jakiś urok saksofonu, że jest właśnie taki cały poplamiony. Natomiast to zielone niestety na palcach, no to jest trochę denerwujące, tak? To jest tak jak mówię, wada tych wszystkich instrumentów nielakierowanych. Ja jeszcze tylko dodam, że marka Andreas Eastman to jest kompania, która zrzesza w sobie cztery firmy w Ameryce. Shires to są profesjonalne i głównie instrumenty blaszane i produkowane w USA. Heinz
robi flety, Bakun robi klarnety i Andreas Eastman właśnie robi saksofony, ale uwaga, te saksofony są robione w Chinach. I w tym momencie pewnie połowa z Was wyłączy ten odcinek, ponieważ stwierdzi, że oglądanie testu chińskiego saksofonu nie ma sensu. Zatem ja już tu prostuję, wszystko jest teraz robione w Chinach. Już tak jak wcześniej wspomniałem przy innych saksofonach, podział tak naprawdę jest taki, czy to jest Tajwan, czy Chiny. Teoretycznie jest tak przyjęte, że niby Tajwan jest lepszy, ale no, ja już miałem wiele tych chińskich tutaj, stricte chińskich saksofonów, które są z mainlandu tak zwanego chińskiego. No tej różnicy, słuchajcie, już takiej wielkiej nie ma, tak? Oczywiście różnica jest w cenie i w kontroli jakości, ponieważ te instrumenty właśnie Andreas Eastman, one są produkowane w Chinach, ale potem jadą do USA i tam przechodzą gruntowną kontrolę jakości, przechodzą gruntowny test, są sprawdzane. No tak ten cykl produkcji wygląda. Schagerl austriacki na przykład, który też w której byłem w fabryce, robi dokładnie to samo, czyli korpusy, wszystko jest wykonywane właśnie w Chinach czy na Tajwanie. Potem to przyjeżdża do Europy i tam jest już skręcane, zestawiane ze sobą, sprawdzane przez tych techników już europejskich. Zatem to jest taki gdzieś no, mechanizm, który teraz króluje we wszystkich markach saksofonów. Widzę, że Brass jest jeszcze robiony w USA czy w Europie. Schager tak samo robi. Fizycznie robią te trąbki, fizycznie robią te puzony, robią w Austrii, natomiast widzę, że saksofony, po prostu linie wyjechały na Daleki Wschód. Widać z tego, ta linia produkcyjna saksofonu jest po prostu droższa. Zatem to jest instrument oczywiście robiony w Chinach, natomiast potem, tak jak mówię, jest to tutaj napisane, że jest gruntowna kontrola jakości w USA. Zatem teraz, ja myślę, że to co najważniejsze, czyli test praktyczny tego saksofonu, ja tak jak wspomniałem, już go parę tygodni mam, trochę na nim zagrałem, także ja swoje spostrzeżenia na temat tej marki mam. Teraz przedstawię Wam kilka nagrań, tak jak wspomniałem, również będzie test porównawczy z Yamaha 62, czyli tak naprawdę z największym konkurentem, ponieważ to jest dokładnie ta sama półka cenowa. Nie będę oczywiście grał na ustniku, który jest dołączony, ponieważ to są ustniki do klasyki, zdecydowanie to nie są ustniki, które ja sobie gdzieś tam upodobałem. Będę grał na moim ustniku, który nazywa się SR Techno i stroj w tym przypadku to będzie Rico twardość 3. Zatem posłuchajcie, jak brzmi właśnie ten saksofon w kilku rodzajach nagrań w moim wykonaniu, a potem spotykamy się już na podsumowaniu. Zatem posłuchajcie, jak brzmi Andreas Eastman saksofon altowy model 652.
Zatem jesteśmy po testach, co można powiedzieć, no jak słyszycie brzmienie bardzo fajne, mi się to brzmienie bardzo podoba. Instrument zdecydowanie nadający się do rozrywki, moim zdaniem on jest nieco głośniejszy od mojej Yamahy. No tutaj mechanicznie naprawdę to jest bajka, tu nie ma żadnych problemów z osiągnięciem altissimo, nie ma żadnych problemów z osiągnięciem dołu. To wszystko oczywiście idealnie stroi, idealnie kryje. No instrument za tą cenę z tej półki raczej no nie powinien mieć właśnie takich podstawowych problemów jak gdzieś problemy z intonacją czy problemy z klejnością. Mnie ten instrument bardzo pasuje, on świetnie siedzi pod rękami. Mechanika bardzo fajna, tak jak mówię, no one są zbliżone mniej więcej te mechanicznie instrumenty Yamaha i Eastman, więc gdzieś to tam przechodzenie z jednego instrumentu na drugi dla mnie nie stanowi żadnego problemu, ja po prostu lubię tą mechanikę taką właśnie yamahowską. Zatem tutaj no nie ma żadnych problemów. I teraz pytanie, czy warto kupić ten instrument, bo na pewno sobie zadajecie to pytanie. Więc odpowiadając na pytanie, oczywiście warto. No cena, która jest obecnie, jeżeli chodzi o kwiecień 2022, to jest 13 tysięcy złotych, to oczywiście nie jest mało. To jest już bardzo wysoka cena, ale dostajecie instrument nowy, dostajecie instrument z 5-letnią, uwaga, gwarancją. To jest, słuchajcie, ważne, przez 5 lat, jeżeli wam się cokolwiek z tym instrumentem stanie, to możecie do głównego dystrybutora, czyli do właśnie firmy Bartes, do sklepu z Nowego Sącza, możecie ten instrument oddać na gwarancji. Wszystko wam zrobią w ramach gwarancji. Tak, większość instrumentów daje 2 lata, Yamaha daje 2 lata, tutaj jest 5 lat, zatem no jest to jakaś zachęta. Jeżeli chodzi oczywiście o to, czy taki instrument warto kupić pod kątem marketingowym, no to jest problem oczywiście wielu marek, ponieważ ja już tych saksofonów testowałem, jak wiecie, wiele. Jest tych nowych marek naprawdę sporo, Antigua, LC, właśnie Eastman na przykład, ten tańszy, Shagel, Muria, to są wszystko instrumenty gdzieś, które są tak zwane dookoła chińskie, bądź składane w Chinach, bądź robione w Chinach, potem właśnie transportowane czy tam do Ameryki, czy do Europy i tam przechodzą już tą kontrolę jakości. To mniej więcej wszystko są podobne produkty. Na polskim rynku mamy oczywiście Slavika, który jest no również porównywalny cenowo. Slavik Flames, bardzo fajny instrument. Moim zdaniem tutaj jest największa konkurencja właśnie, ponieważ obie marki są nowe, obie marki są nieznane, a oba instrumenty, zarówno Flames, jak i właśnie ten tutaj Eastman, to są znakomite instrumenty. Co wybierzecie, to już oczywiście jest wasz wybór. Natomiast czy ten instrument warto kupić no, na długie lata? To już pokaże czas, ja tutaj nie chcę rokować. Yamaha, którą ja posiadam obecnie, jest z lat 90. To jest instrument, który ma już teraz no 20 kilka lat. Trzyma się idealnie, tu mechanika idealnie działa. Oczywiście co parę lat trzeba robić remont, trzeba wymieniać poduszki, trzeba wymieniać sprężyny, ale ten saksofon, słuchajcie, no gra. I to jest mój instrument, na którym ostatnio głównie grałem, zatem no tutaj się z tym instrumentem nic nie stanie. Czy z Andrasem Eastmanem za 20 lat będzie tak samo? Nie wiadomo, Yamaha obecnie na przykład saksofon altowy 62 nowa kosztuje podobnie jak właśnie ten Eastman, czyli w granicach 13 tysięcy złotych. Te ceny oczywiście się zmieniają, ponieważ kurs dolara się zmienia. Natomiast używaną Yamaha 62 można kupić za około 8 tysięcy złotych, więc spadek ceny jest na poziomie 30%. Jaki będzie spadek ceny po paru latach na takim saksofonie, to już pokaże rynek, to już pokaże czas. Natomiast
ja zdecydowanie, słuchajcie, polecam, to jest bardzo fajny instrument, to jest bardzo fajna alternatywa dla, no, mega drogich, mega drogich Zelmerów, których ceny obecnie, no naprawdę, to jest jakiś kosmos. Nowy Zelmer kosztuje 28 tysięcy złotych, absolutnie nie warte tych pieniędzy. Instrumenty się niczym nie różnią, a są, jak widzicie, o połowę tańsze, zatem jeżeli już chcecie kupić dobry, profesjonalny instrument, no to właśnie ta marka, na przykład Andreas Eastman, to jest marka startująca, więc ja przypuszczam, że oni tutaj bardzo dbają o jakość i no jeżeli wystawiają instrumenty za taką cenę, to zdecydowanie mi się wydaje, że tutaj został dopracowany każdy detal. Oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby tutaj coś z tym saksofonem było nie tak. Przypuszczam, że serwis również jest bardzo dobry, jeżeli się cokolwiek z tym saksofonem stanie, to no zdecydowanie będzie szybka obsługa, szybki serwis, ponieważ ta firma, no ponieważ jest tak zwanym startupem, to zdecydowanie gdzieś będzie się starać o to, żeby no, klientów do siebie przyciągnąć, a nie zniechęcić. Bo jeżeli pójdzie informacja, że nie dość, że to jest nowa firma, która ma saksofony po wysokich cenach, to jeszcze ma kiepski serwis. Jeżeli pójdzie informacja w internecie taka, no to Andreas Eastman nie sprzeda już chyba więcej żadnego saksofonu, a przypuszczam, że sprzedawalność na razie jest mała. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi wzrośnie, ponieważ tak jak mówię, po raz kolejny, ja gorąco polecam ten saksofon. To jest bardzo fajny saksofon, a ja tylko dodam, że za kilka tygodni będzie drugi odcinek, mianowicie będę testował bliźniaczy saksofon, ale tym razem tenorowy, czyli dokładnie model, na którym gra Bob Mince. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Możecie oczywiście zasubskrybować sobie kanał Leno Music, bo wtedy w przyszłości wszystko, co wypuszczę na mój kanał, Was nie ominie. Przyciskacie sobie przycisk subscribe oraz ten dzwoneczek i wtedy dostajecie informację o nowym filmie na Leno Music. A co tu znajdziecie? No właśnie testy sprzętu, testy saksofonów, ustników, ligatur, stroików. No naprawdę są tych filmów już setki. Do tego oczywiście zapraszam do mnie, jeżeli ktoś chce uczyć się na saksofonie. Uczę głównie muzyki rozrywkowej, uczę improwizacji, uczę gry na saksofonie, uczę tego, co chce się dzisiaj grać. Metodą tradycyjną bądź online, jest to bardzo wygodna metoda ostatnio, ponieważ nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba stać w korkach, nie trzeba tracić pieniędzy na coraz to droższe paliwo, zatem jeżeli ktoś ma ochotę, to ja zapraszam serdecznie do mnie na lekcję na Skype'a, napiszcie maila, tutaj macie adres. A jeżeli ktoś by chciał wesprzeć moją działalność i pomóc mi właśnie w dostarczaniu Wam takiej wiedzy jak dzisiaj, czyli testowanie sprzętów, wsparcie programowe, wsparcie no, sprzętowe, ponieważ prowadzenie kanału YouTube kosztuje, no muszę płacić za programy, muszę płacić za obsługę tego wszystkiego, co tutaj robię. Także jeżeli komuś się podoba, to wejdźcie bardzo proszę na stronę patronite.pl, tam jest zakładka Leno Music i możecie już od 20 zł wesprzeć tę moją działalność i tym samym spowodować, że no, będą nowe odcinki, że odcinki, mam nadzieję, będą coraz ciekawsze. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Leszek Nowotarski, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.